Witam Was bardzo gorąco, rozpoczęła się nasza podróż, jesteśmy w Paryżu, ale jesteśmy w takim miejscu małym, w Ektowni, bo tutaj się zacznie nasza cała wizyta, czyli wylądowaliśmy, wsiedliśmy do metra, będziemy mieli przesiadki, aby dojechać, uwaga, na bardzo znany chyba wszystkim Polakom plac Pigalle, ale tam niedaleko mamy hotel, to jest nasza meta, a stamtąd będziemy już na pierwszych spotkaniach dzisiaj. Pierwsze spotkanie, bardzo ważne, inne modele finansowania festiwali. Super, będziemy mogli rozmawiać o tym, jak pozyskiwać jeszcze pieniądze, chętnie się wsłuchujemy w to, jak pozyskiwać pieniądze, aby zrobić duży festiwal, rozwiązania biznesowe, bilety, opaski, ale to wszystko, co się wiąże z organizacją festiwalu, jak szukać tych pieniędzy, a także jak zmienić myślenie ludzi zza oceanu o Europie. W podobnym miejscu byliśmy 3 lata temu, kiedy przyjeżdżaliśmy tutaj także na spotkanie Europe, aby rozmawiać o tym, dlaczego nie używamy barierek. Nie przekonaliśmy ich wtedy 3 lata temu, pokazywali nam zdjęcia zupełnie abstrakcyjne, że właśnie barierki powodowały, że ludzie się zabijali, bo jak szła ta fala tsunami, to wszystkich gniotła, a barierki trzymały sztywno i to była masakra. Byliśmy tutaj 3 lata temu, a teraz na tym placu znanym ze wszystkich z wielkich operacji Hansa Klossa. Nie jedziemy tam na kasztany, jedziemy tam, aby złapać swój hotel, a więc z lotu ptaka wygląda to mniej więcej w ten sposób. Tutaj jest plac Pigalle, tu jest nasz hotel. Tymi uliczkami dostaniemy się, a w tym rejonie będziemy spotykali się z ludźmi, którzy mają do podzielenia się z nami bardzo różnymi wiadomościami na temat organizacji dużych festiwali, na temat w jaki sposób pozyskać pieniądze, jak chociażby tworzyć ekologię wokół nich. Absolutna klasyka secesji, absolutna klasyka secesji, to co widzicie, nazwa tej stacji jest na wszystkich zdjęciach, podręcznikach mówiących o secesji. Jest absolutnym resume zawiasów, napisów i atmosfery, którą zrodziła secesja, a zrodziła się między innymi właśnie tutaj we Francji. Jesteśmy na miejscu, prawie na miejscu. Okazuje się, że wszędzie jest ktoś, kto nam może pomóc. To jest Marek, proszę bardzo. To jest Marek, który zaczepił nas w metrze i mówiąc nam, gdzie powinniśmy się przesiąść. Marek jest, mówiąc językiem, slangiem filmowym, gajferem, czyli robi przy świetle od wielu, wielu, wielu lat. I teraz nam powie, jak mamy iść dalej, żebyśmy się, Marek, nie pogubili. Tam mamy iść. Myśmy tu w tym samym miejscu byli 3 lata temu na tej konferencji. Troszeczkę już to znamy, ale to jest tak, że według przysłowia Polaków zawsze spotkasz, a jeszcze człowiek z branży to tym bardziej cieszy. Pogoda, wystawiam rękę, suję deszcz. Jesteśmy przygotowani na wszystko. Jest nasz hotel. No mamy wszędzie blisko. Przede wszystkim jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie są konferencje. Tutaj one się odbywają. Stąd będziemy mieli naprawdę z buta, tak, żeby wszędzie dojść i żeby posprawdzać. Chodźcie, zobaczcie, bo już mi się to podoba. Spójrzcie, jaka fajna witryna tego sklepu, który jest za mną. Tam z tyłu, ten zielony. No taka właśnie witryna sklepu, który chyba musi mieć dużo, dużo, dużo lat. Dobra, musimy teraz wyczaić, gdzie jest sklep spożywczy, żeby kupić coś do jedzenia. Idziemy się meldować i pędzimy na konferencję. Za mną mama, wielki billboard, który pokazuje, że w tym miejscu mamy odebrać wszystkie nasze identyfikatory, nasze wejściówki, aby 3 dni bardzo intensywnie spędzić na rozkładzie jazdy, a więc spotkania z ludźmi, którzy pracują w biznesie festiwalowym, muzycznym, posłuchać, co mają do powiedzenia. Na pewno jakieś pomysły natchną nas bardzo mocno na zbliżający się przyszłoroczny przystanek Woodstock, ale także wieczorem, już później jest tylko masa koncertów, które chcemy obejrzeć, wysłuchać. Będzie prezentowana tylko i wyłącznie muzyka
francuska, prawdę mówiąc, nam, a przynajmniej mnie, bardzo, bardzo daleka, bardzo obca, bardzo mało znana. Nic się nie zmieniło od pory ostatniego naszego pobytu, bo co ma się zmienić? Te same domy, nic tu nie można zburzyć, można je tylko odmalować. Idziemy. Już mamy swoją wyjściówkę, taki specjalny etykiet na wszystko. Przystanek Woodstock jest jednym z wielu koncertów, a prawdę mówiąc kilkuset bardzo dobrych eventów, które są organizowane w czasie czerwiec, wrzesień w całej Europie. Jest największym festiwalem, ale obok przystanku Woodstock są naprawdę bardzo znane te od lat organizowane festiwale europejskie. Tamte nie budzą zdziwienia, ponieważ wszyscy wiedzą, na czym to polega. Tradycja trwa od wielu, wielu lat. Za to przystanek Woodstock budzi ogromne zdziwienie branży muzycznej ze świata, branży muzycznej z Europy. Po pierwsze, jest festiwalem za darmo. Po drugie, ma bardzo wyraźną ideę. Stop przemocy, stop narkotykom. Jest organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznych Koncertów, a więc przez organizację pozarządową, która szuka pieniędzy, aby ten wielki festiwal zorganizować. To wszystko tworzy takie lekkie zdziwienie, że w czasie, kiedy za wszystko się bierze pieniądze, nagle ktoś rzuca się na zorganizowanie tak ogromnego festiwalu, tak ogromnego eventu i nie chce brać pieniędzy za bilta. Przecież przyjeżdża kilkaset tysięcy ludzi. Biznes w zasięgu ręki. Do tego dochodzą nasze foty, nasze zdjęcia, które przekazujemy managementowi. Bywa, że pytają się, czy specjalnie żeśmy poderasowali foty, czy to jest grafika komputerowa. Nie chcą wierzyć, że na Starym Kontynencie organizuje się tak ogromny festiwal. Istotnie przychodzi pierwsze na myśl Woodstock, ten amerykański, ten z ogromną ilością ludzi, ten pierwszy z 1969 roku, który przerósł wszelkie zamierzenia organizatorów. Nagle okazuje się, że na Starym Kontynencie jest festiwal, który przerósł oryginał. Zaczynają nas pytać, gdzie, kiedy, kto go organizuje. My na samym początku nawet nie myśleliśmy przez chwilę, że ten festiwal może zainteresować artystów ze świata. Od kilku lat, jak sami widzicie, festiwal zmienił swój profil, a więc tych artystów ściągamy ze świata, ale powstrzymaliśmy się od wielkiej, ogromnej reklamy. I to w pewnym sensie sprawia nam ogromną przyjemność, kiedy rozmawiamy tu z ludźmi, kiedy słyszeli już o przystanku Woodstock. Świadkiem jest Marek, Polak, który od 35 lat jest tu w Paryżu, który nas zaczepił w metrze, który nam bardzo pomaga i nagle powiedział: tak, słyszałem o przystanku Woodstock, widziałem jakieś 2 minuty materiału, o co chodzi, nie wiem, ale wiem, że to jest wielki festiwal, polski festiwal, nie zna szczegółów, tak samo management nie zna szczegółów, ale wie, że to jest potężny festiwal. To tutaj, właśnie w tym momencie, za chwilę rozpoczynają się obrady, tym razem poświęcone kto i ile zarabia w branży. To budzi ogromne zainteresowanie, momentami zdziwienie, że jedni aż tyle zarabiają, a z drugiej strony, że inni mogą nie zarabiać tak wielkich pieniędzy. My z tym się zderzamy na co dzień. Dzięki temu, że polscy artyści biorą tylko pieniądze za zwrot kosztów podróży, możemy oszczędzić ogromną pulę pieniędzy. Polscy artyści czasami pytają, dlaczego płacimy zagranicznym. Bo dzięki temu, że namawiamy ich po długich negocjacjach, aby przyjęli nasze warunki, także oni ściągają nam dziennikarzy, oni ściągają nam zainteresowanie mediów europejskich i ze świata, żeby pochyliły się nad przystankiem Woodstock. Niestety nie zrobią tego polscy muzycy, którzy także niestety nie istnieją prawie w ogóle świadomości ludzi z branży tutaj w Europie. Jeżeli teraz ci ludzie przyjadą na przystanek Woodstock i usłyszą Lao Tse, usłyszą świetny koncert zespołu Tabu, usłyszą każdą inną muzę, która wylatuje i przelatuje nad publicznością woodstockową, to jest szansa, że może się ona przebić do świadomości Europejczyków, młodych Europejczyków, którzy na Starym Kontynencie jeżdżą po festiwalach, słuchają festiwali, chcą w nich uczestniczyć. Dlatego my uczestniczymy w tych obradach dla nas bardzo ciekawych, kto, ile i jak zarabia w branży. Uff,
właśnie tam w środku gorąco, kto ile zarabia w branży. No i okazuje się, że wszystkie słupki idą w dół, tak jak eksperci, którzy przyjechali tutaj z Belgii, z Wielkiej Brytanii, z Francji, rozmawiają o wskaźnikach, no to niepodzielnie rządzi internet, ale ten jest za zupełną darmochę, niestety. Ludzie pobierają z internetu, ludzie za to płacą, ale generalnie wskaźniki bardzo, bardzo, bardzo koszące w dół. Za to jedna z wiadomości, która mnie bardzo ucieszyła, to okazało się, że większość dobrze zarobkujących koncertów, które miały miejsce w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych, było z udziałem 60-latków. A więc, jak ktoś powiedział, gdyby nie stara gwardia, gdyby nie stara branża, to chyba w ogóle wszystko by spadło na łeb i szyję. Jeszcze oni, wymieniono tu Rolling Stonesów, trzymają branżę koncertową mocno w garści. My też możemy powiedzieć, że nasz przystanek Uso, który jest darmowy, jednak także mocno przyciąga widownię, kiedy mamy do zapowiedzenia ze sceny starych, dobrych, rock'n'rollowych wyjadaczy. Czekamy na dzisiejsze koncerty. Przyjemna kopia Arcade Fire, którą się słuchało całkiem przyjemnie, tym bardziej dla Francuzów jeszcze bardziej gorąco, bo śpiewają po francusku, są z Quebecu. Zostawiliśmy im wizytówkę z prośbą, aby spojrzeli na przystanek Woodstock. Myślę, że mała scena byłaby dla nich fajnym przeżyciem. Później rapowanie z bluesem i powiem wam, że podobało nam się to, ponieważ dużo było w tym różnych poszukiwań i także tej kapeli zostawiliśmy wizytówkę. Teraz spędzimy na granie
Amerykanina w Paryżu. Wszystkie kluby są obok siebie, na szczęście, i mogliśmy nawet przejść obok słynnego Moulin Rouge, aby zerknąć na kręcący się wiatrak, tym razem w światłach neonowych, ale pędzimy do klubu. Kluby małe, kluby świetnie wyposażone, wszystko dobrze zorganizowane, lekko duszno w środku, ale widać, że tętni tutaj życie, no niemalże w każdej kamienicy, w każdym miejscu klubów jest bardzo, bardzo dużo, a my jeszcze dzisiejszego wieczoru nie kończymy, ale po to, żeśmy przyjechali, aby także posłuchać muzę, która po prostu do nas nie trafia. Może coś na przystanek Woodstock. Za mną klub Palladium. Tutaj będziemy słuchali amerykańskiej muzyki, ale jest godzina 23:10 i dostałem pierwsze SMS-y po audycji. Przepiękny program, manuczało super, muzycznie rewelacja, słownie pięknie. No i mamy drugą wiadomość. No i poszło, ale moc pozytywnej energii i te rytmy przeplatane twoimi bardzo czytelnymi przekazami finałowymi. A manuczało i audycja bomba. Pozdrawiam i mocno ściskam. Dziękuję za opinię o audycji. Teraz pędzimy na Amerykanina, którego posłucham, czyli rockowe granie, a później garażowe granie po francusku. Jeżeli wytrzymamy, to będziemy. Póki co z naszymi wejściówkami wchodzimy do środka. Palladium. W klubach muzyka rozbrzmiewa non-stop, także cała obsługa sceny ma krótki time. Tak samo jak u nas na przystanku Woodstock, aby wszystko zmienić. Czujesz się gorzej, bo trzeba zmienić całą perkusję, ale wszystko to robią bardzo sprawnie, tak samo jak u nas. Tak sprawnie, że nie zdążyliśmy na Amerykanina w Paryżu, ale z drugiej strony może nie ma nic straconego. To jest muza, z którą mamy styczność na co dzień. Za to francuskie granie garażowe, to może nas bardzo zainteresować, a więc za moment Francuzi na scenie. Odwracam się na artystów. No, trochę mi nie wyglądają na garażowców, ale zobaczymy, posłuchamy. Że dostaliśmy od francuskiej muzyki garażowej lekki prezent, bo nie sposób było tego słuchać dłużej. To nie jest garażowe granie, to jest nadużycie. Ale no, każdy prezentuje swoją muzykę jak potrafi najlepiej. Tutaj Francuzi chcieli nas przyciągnąć nazwą garażowe granie, dlatego zwabieni przybiegliśmy do klubu Palladium. Warto było przyjść, bo kolejny klub, tutaj także będą się odbywały kolejne koncerty. Pędzimy do hotelu, jutro czeka nas bardzo, bardzo bogaty dzień, bo i konferencje, i spotkania, ale miłym jest, że to wszystko, co my odczuwamy, organizując przystanek Woodstock, mieści się w tych dzisiejszych standardach organizowania jakichkolwiek dużych, małych, wielkich i bardzo malutkich koncertów w zjednoczonej Europie.